Cześć kochani, zaczynamy tydzień naleśników na tubie smaku i dzisiaj przygotowałam dla Was przepis na japońskie fluffy pancakes. Zapraszam! Dzisiaj Światowy Dzień Naleśnika i w związku z tym wyzywam całą tubę smaku do zrobienia pysznych naleśników albo na dzień do naleśników, więc mamy cały tydzień na przygotowanie, macie cały tydzień na przygotowanie pyszności. Japońskie pancake'i to najlżejsze pancake'i, jakie kiedykolwiek mieliście okazję zjeść. I ja naprawdę byłam zachwycona, jak zrobiłam ten przepis, który dostałam od swoich japońskich przyjaciół. I jest to turbo odlotowe, bo jest to taki biszkopcik z dużą ilością powietrza, który możemy podać na śniadanie. No to jest w ogóle hit! Zaczynamy od ubicia białek z cukrem, czyli stworzenia bezy. Białka wlewamy do misy miksera. I zaczynamy ubijać jak na bezę. Dopiero jak delikatnie się podbiją i powstanie nam piana, będziemy dodawać cukier. I zaczynamy dodawać cukier. Gdy białka się ubijają, ja w misce przygotuję naszą bazę. Bazą są żółtka, odrobina oleju, odrobina mleka i wszystko razem dokładnie mieszamy, aż żółtka pięknie zemulgują i powstanie nam gładka konsystencja. I teraz do żółtek dodajemy mąkę. A! Mąkę trzeba przesiać! Zapomniałam! Gdzie jest sitko? Sitko! No bo gdybyśmy nie przesiali tej mąki, to te mega pulchne pancake'i by nie były pulchne. Więc mąkę koniecznie przesiewamy. I całość mieszamy. Tutaj powstała nam taka gęsta pasta. Spokojnie, zaraz ją będziemy rozrzedzać białkami, które się ubijają. Na koniec do białek jeszcze dodaję łyżeczkę octu. Dokładnie wszystko mieszam. Białka ubite na sztywną pianę. Zobaczcie. Picobello muchacho. Teraz będziemy wszystko łączyć, ale zanim połączę, rozgrzeję sobie patelnię z odrobiną masła. Co to znaczy? Odrobinę masła rozprowadzę na patelni. To ma być cienka warstewka. Te pancake'i będziemy podsmażać na bardzo wolnym ogniu. Na bardzo niskim, żeby one wyrosły, ale się nie przypaliły. Najpierw dodaję tylko część białek. Odrobinę, tak? Żeby masę rozluźnić. I normalnie, spokojnie na początku róbcie to trzepaczką. Dodaję drugą część. I teraz już mieszam trzepaczką, ale mniej energicznie. Czyli powoli. Najlepiej takimi ruchami zgarniającymi od spodu do góry. Nie możemy przy tych naleśnikach stracić napowietrzenia. Kto oglądał mój biszkopt, ten wie, jak tego napowietrzenia nie stracić. Jeśli się boicie, użyjcie szpatuły. Szpatuła jest dużo bardziej bezpieczna, bo przy szpatule nie ma szans, żebyście to napowietrzenie stracili. Powiem Wam, że jak testowałam ten przepis, to naprawdę nie sądziłam, że dlaczego cały internet szaleje za tymi pancake'ami, ale teraz już wiem. I teraz do rękawa cukierniczego z przeciętą końcówką nakładam sobie ciasto, żeby je wyszprycować. Możecie to zrobić za pomocą łyżki, natomiast z rękawa cukierniczego naprawdę te pancake'i wychodzą takie wysokie i fajne. No to lecimy, patelnia mi się nagrzała. Oczywiście jeśli macie takie fajne metalowe ringi, możecie ich użyć, ale większość z Was wiem, że ich nie ma, więc musimy sobie poradzić bez nich. Przykrywamy teraz patelnię szczelnie pokrywką i czekamy około 3 do 4 minut. One się zetną i będziemy je odwracać na drugą stronę. Sprawdźmy, czy już są gotowe. Tak, już idealnie dają się przewrócić. Ale ekstra. I znowu przykrywamy. Muszą być tak samo złote z drugiej strony. Wow! Uwaga! Ta-dam! Piękne? Piękne! Boże, jakie są puszyste, aż się boję wykładać je tutaj. Ale ekstra!
ekstra. Teraz trzeba je polać syropem klonowym. I gdzieś tutaj udekorować truskaweczkami. Ale ja już muszę Wam przekroić, żeby Wam pokazać, co tu się dzieje. Widzisz tutaj tak blisko, blisko? Tak blisko, blisko tu widzisz? Tak bardzo blisko, żeby było takie sexy. Uwaga, kroję. Masz to? Ekstra. Zobaczcie. To są najlepsze pancake'i, jakie jadłam w życiu. Nie byłam w Japonii, choć jest to moje największe marzenie, jedno z wielu, ale to jest wyśmienite. Możecie polać je sosem czekoladowym, solonym karmelem, udekorować drażetkami, milionem owoców, polać bitą śmietaną, co chcecie. Naprawdę, dla mnie takie sauté z syropem klonowym i zagryzione truskaweczką. Niebo w gębie. To jest mój sposób na japońskie naleśniko pancake'i, a teraz rzucam wyzwanie Tobie, Paweł. Popisz się i zrób coś pysznego do naleśników. Jeśli podobał Wam się mój przepis na japońskie pancake'i, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, ustawcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami. Wpadajcie do mnie na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A jeśli szukacie innych inspiracji na trochę inne naleśniki, to zapraszam tutaj.